Witam, Auto27, zapraszam na kolejne wirtualne oględziny sprowadzonego świeżo przeze mnie z Niemiec samochodu. Tym razem Skoda Octavia trzeciej generacji, auto z 2017 roku w wersji Ambition z silnikiem 2.0 TDI o mocy 150 koni mechanicznych. Skoda Octavia w tej wersji została zaprojektowana przez Józefa Cabana. To człowiek, który był odpowiedzialny także za design Bugatti Veyrona. Mówię to specjalnie, ponieważ chcę Państwu powiedzieć, że właśnie Skoda Octavia trzeciej generacji zyskała na wyglądzie. Ten samochód naprawdę dobrze się prezentuje. Oczywiście znany jest bardzo na polskich drogach, gdyż jeżeli ktoś pomyśli sobie o rodzinnym kombi, to pierwsze co przychodzi mu na myśl to po prostu Skoda Octavia. Dlatego ten samochód tak często wybierany jest przez kierowców. Poza tym posiada wiele zalet, o których właśnie na tym filmie chciałem Państwu w dalszych etapach opowiedzieć. Przyjrzyjmy się stronie zewnętrznej oferowanej Skody. Kolor to Reflex Silver Metallic, należący do tych niebrudzących się i mieni się w zależności od padania promieni słonecznych. No dzisiejsza aura jest pochmurna, mamy już poniżej chyba zera nawet z tego co przed chwilą patrzyłem, więc nie będziecie mogli Państwo dostrzec tego prawdziwego piękna tego koloru, ale naprawdę wygląda atrakcyjnie. Wersja Ambition to 17-calowe alufelgi. W tym wypadku nie są one w żadnym stopniu zniszczone, podrapane. Opony letnie Fulda 225-45x17 mają jeszcze 70% bieżnika. Wraz z samochodem oczywiście też otrzymacie Państwo koła zimowe, stalowe, 16-calowe. Jeżeli chodzi o wersję Ambition, no to możemy tutaj dostrzec oczywiście pewne elementy, które zasługują właśnie na uwagę, czyli chromowane obwoluty szyb, przyciemniane szyby, relingi dachowe. Samochód wyposażony jest również w lusterka, które posiadają podświetlenie od spodu, także w trakcie wysiadania z samochodu będziemy mieli widok na to, gdzie stajemy nogą. I to jest ważne, bo teraz szybko robi się ciemno, więc ta funkcja na pewno Wam się przyda. Oczywiście coming home, living home. Zresztą całe wyposażenie tego samochodu jeszcze Państwu w dalszym etapie omówię. Bezwypadkowość to oczywiście fabryczna linia nadwozia, ale ważna jest także pielęgnacja przez właściciela tego lakieru samochodu, żeby uchronić go przed obiciami, wgniotami, otarciami parkingowymi. I właśnie ta Skoda, można powiedzieć, że jest autem naprawdę zadbanym przez swojego pierwszego, jedynego właściciela, gdyż na karoserii nie ma żadnych tego typu uchybień i będę to mógł teraz Państwu tu pokazać, przechodząc powolutku przez każdy element tego samochodu. A pod maską to, co grupa Volkswagen, Audi, Skoda ma najlepszego, czyli niskoemisyjna jednostka Common Rail 2 litry TDI o mocy 150 koni mechanicznych, 340 Nm i doskonałe parametry, czyli 216 km na godzinę można na autostradzie bez limitu tym samochodem pojechać, a prędkość 100 km zobaczymy już po 8,5 sekundy. I to wszystko, proszę Państwa, jest okupione minimalnym spalaniem, bo ekonomicznie jeżdżąc tym samochodem na trasie możemy zejść spokojnie poniżej 5 litrów. Średnio on będzie palił około 5, a przy naszej mocnym wciskaniu gazu i dynamicznej jeździe myślę, że 6,5 litra to taka górna granica. Silniki te słyną oczywiście ze swojej pancerności, długowieczności, są naprawdę bezproblemowe, chwalone i polecane przez użytkowników, przez mechaników, zbierają pozytywne opinie i to możecie sobie sami zweryfikować w internecie. Tutaj pod maską fabryczny ład, porządek, niczego nie brakuje. Wygląda to naprawdę wszystko tutaj poprawnie i widać tą dbałość właściciela o ten samochód, o poprawną eksploatację, nawet gdy otworzymy tą maskę. Jeżeli chodzi o wycieki czy zapocenia, ja tutaj odsłonię tą pokrywę. Widzimy ten silnik, on tutaj jest suchy, bez żadnych uchybień, oczywiście delikatnie przybrudzony, no ale to sprawa naturalna.
I właśnie praca, harmonia tego samochodu też świadczy o tym, że był odpowiednio utrzymywany przez tego właściciela. Ja za sekundkę uruchomię silnik i posłuchajcie Państwo sami. Maska w górze, oczywiście ważnym elementem jest sprzęgło. Ja tutaj ten pedał sprzęgła wciskam, on naprawdę działa poprawnie, mięciutko i nie ma żadnych hałasów, czy to na pół sprzęgle, czy dalej. Wszystko jest naprawdę w porządku, jeżeli chodzi o sprzęgło. I teraz zobaczmy, a w zasadzie posłuchajmy, jak pracuje motor. Praca równa, cicha, harmonijna. Po prostu tak, jak powinien pracować silnik 2.0 TDI. Bez żadnych dźwięków, które mogłyby świadczyć o jakimkolwiek zużyciu po prostu tego motoru. Tutaj w tym egzemplarzu nie usłyszymy kompletnie nic, tylko poprawną, równą i cichą pracę tej jednostki. Przejdźmy teraz do bagażnika Skody Octavii, gdyż tam też kryją się jej walory. Widzimy dużą przestrzeń ładunkową, niski próg załadunku, roleta, która zwija się przy pomocy naciśnięcia i mamy do dyspozycji 610 litrów pojemności bagażnika. To naprawdę bardzo dużo w klasie średniej, bo do takiej właśnie pretenduje Skoda Octavia. Ale mamy również możliwość złożenia oczywiście tylnych foteli i wtedy 1740 litrów i to już naprawdę, naprawdę dużo. Oczywiście widzimy tutaj podłokietnik, który można złożyć i wtedy mamy przestrzeń na przykład do włożenia nart. Bagażnik jest bardzo przemyślany, oświetlony z każdej ze stron. Powierzchnia nie jest tutaj zniszczona, plastiki nie są jakoś tam zbytnio porysowane, po prostu naturalna, normalna eksploatacja, nic ponadto. Widzimy, jak to wygląda, zarówno na dole, jak i u góry. Wszystko naprawdę wygląda tutaj w porządku. Oczywiście gniazdo zasilania i praktyczne rozwiązania, tak jak to w Skodzie, haczyki, uchwyty. I ta przestrzeń tutaj naprawdę zagwarantuje nam udane wyjazdy urlopowe. Możemy robić naprawdę duże zakupy. Tu wszystko się zmieści i mało który samochód w tej klasie może Skodzie Octavii po prostu podskoczyć pod względem pojemności bagażnika. Ładowność tego samochodu jest także duża. 645 kg możemy do niego załadować, więc to są naprawdę parametry godne podziwu. Pod tą pokrywą znajdziemy jeszcze dodatkowe elementy, czyli zestaw do naprawy koła, podnośnik, jest oczywiście gaśnica, apteczka, płyn do naprawy koła. Przejdźmy do tylnej części i tutaj od razu widzimy z takiego ciemnego aluminium wstaweczka, bardzo ładnie się komponuje z fotelami, z tapicerką, gdyż tutaj mamy właśnie powszywane elementy z alkantary. Widzimy również, że jest tutaj taką ładną, zieloną nicią to wszystko przeszyte. Tapicerka naprawdę w tym egzemplarzu prezentuje się ładnie, tym bardziej, że jest tutaj czysto, nie ma plam, żadnych przetarć, ani żadnych uchybień i to będzie również gwarancją na udaną podróż, no bo wygląda tutaj naprawdę atrakcyjnie to wnętrze. Oczywiście do dyspozycji także nawiewy dla pasażerów z tyłu i taki tu poniżej malutki schoweczek na jakieś drobiazgi. Są oczywiście kieszenie w fotelach.
Deska rozdzielcza Skody Octavii trzeciej generacji prezentuje się nowocześnie. Przede wszystkim, co ważne, wykonana jest z bardzo dobrych materiałów, jest dobrze spasowana, nic w tym samochodzie nie trzeszczy, wysokopołyskowe wstawki, komponuje i wygląda to wszystko naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jest tutaj również nowocześnie, za sprawą oczywiście centralnego ekranu multimedialnego. Zanim przejdziemy do przodu, jeszcze pokażę te właśnie oświetlenie, także uruchamy nam się po otworzeniu centralnego zamku za pomocą pilota. Przejdźmy do środka i spójrzmy najpierw na boczek, który widać jest w bardzo ładnej formie, nie ma żadnych otarć, zniszczeń. I bezpośrednio spójrzmy, jak wygląda wnętrze. Fotel pasażera. Tapicerka ta naprawdę, naprawdę świeżo, fajnie wygląda. Fotele nie są wysiedziane, poniszczone, nie ma plam. To jest chyba bardzo, bardzo ważne, że stopień dbałości o ten samochód stał na wysokim poziomie. Dzięki temu również deska rozdzielcza wygląda w zasadzie jak w samochodzie nowym. Nie ma najmniejszego tutaj śladu zużycia. Kierownica. Także jest naprawdę w porządku. Delikatne zagniecenie alkantary od strony kierowcy. Wiadomo, fotel jest wyprofilowany, więc przy wysiadaniu, wsiadaniu, ale to oczywiście jest naturalne, bez żadnego przetarcia. Zajrzyjmy teraz od strony kierowcy. Także tapicerka bez uwag. Jeżeli chodzi tutaj o fotel przedni, to też nie jest on zmęczony w jakikolwiek sposób, czy przetarty, też bez plam. Kierownica, przyciski od tempomatu na kierownicy. No, wnętrze tego samochodu zasługuje na bardzo wysoką ocenę. Widać, że właściciel dbał o to auto tak samo, jeżeli chodzi o próg. Nie jest tutaj powycierane, nic, uszczelki są w porządku. Plastiki, bez rys. Będziecie Państwo sobie mogli to wszystko na miejscu też zweryfikować, że pomimo, że to wygląda naprawdę bardzo ładnie, to i też wnętrze pachnie jeszcze taką nowością i tutaj naprawdę czuć od razu po wejściu tego samochodu, że mamy do czynienia z samochodem wysoce zadbanym przez właściciela. Skoda jest przygotowana kompletnie do rejestracji. Koszt dla kupującego to 256 zł w Wydziale Komunikacji za tablice rejestracyjne, ale kupujący otrzymuje fakturę, jest zwolniony z podatku PC3. Do samochodu widoczny komplet kluczyków, instrukcje, historia, wszystko co powinien otrzymać kupujący jest także z tym samochodem. Ostatni odnotowany przegląd serwisowy według dokumentacji na 86 tysięcy km, więc 6 tysięcy temu na tą chwilę kupującego nie czekają żadne wydatki, żadne naprawy, żadne wymiany. Samochód przygotowany jest do bezproblemowej dalszej eksploatacji. Uruchomimy Skodę. Standardowo widzimy, że pogasły kontrolki, nie ma oczywiście żadnych usterek również od strony elektroniki. Dobrze, pierwszy bieg i ruszamy. Oczywiście Skoda rusza płynnie, poprawnie, tak jak wcześniej mówiłem, to sprzęgło działa prawidłowo, więc żadnych uchybień od tych elementów nie znajdziemy. I teraz wjeżdżamy na nierówności. I standardowo będziemy mogli sobie zobaczyć, jak Skoda zachowuje się, jak się prowadzi podczas właśnie przejeżdżania przez dziury. I oczywiście tutaj pragnę powiedzieć Państwu, że nie ma żadnych nieprzyjemnych dźwięków. Oczywiście Wy również ich nie słyszycie, bo ich po prostu nie ma. Zawieszenie prawidłowo pochłania nierówności. Jest komfortowo, do kabiny nie przedostają się żadne dźwięki. Układ kierowniczy pracuje z pełnymi swoimi wartościami. Delikatnie tym samochodem się operuje. Nie ma tutaj żadnych problemów z manewrowaniem. Zresztą średnica skrętu też jest bardzo dobra. I wydaje mi się, że Skoda Octavia to właśnie taki bardzo dobry samochód na polskie drogi. On naprawdę spełni się również na gorszych nawierzchniach. Dobrze, teraz przyspieszamy.
pośpieszmy. I wykonamy awaryjne hamowanie, które również przebiegło bez żadnych zastrzeżeń. Samochód ma w zasadzie hamulce jak nowe, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Opony też są bardzo dobrej marki, więc to hamowanie przebiegło bez najmniejszych oczywiście problemów. Samochodu nie ściąga na żadną ze stron i tutaj podczas tego manewru także wyłania się ta prawidłowa forma podzespołów tej Skody. Wykonane badanie przeprowadzone na stacji diagnostycznej nie wykazało żadnych uchybień od strony zawieszenia. Zresztą zawieszenie Skody Octavii jest niezwykle proste i tanie w ewentualnych naprawach. Tutaj oczywiście przez długi, długi czas nie czekają Państwa żadne wydatki, bo samochód jest naprawdę przygotowany do dalszej bezproblemowej eksploatacji. Ale chodzi mi tu o to, że zawieszenie jest nieskomplikowane. Z przodu kolumny McPhersona, z tyłu belka skrętna z wahaczem, więc jest to naprawdę tanie w utrzymaniu. Jeżeli chodzi o spód tej Skody, podwozie jej, to widzimy, że wszystkie plastiki i osłony są na swoim miejscu. Oczywiście jest tutaj wszystko fabrycznie, samochód jest bezwypadkowy, więc nie może być inaczej. Gumy na przegubach, zawieszenie z przodu bez żadnych uchybień. Również jest oczywiście fabryczna osłona silnika i silnik nie ma żadnych zapoceń, wycieków również od spodu. I te wszystkie informacje i te walory tego samochodu będziemy mogli sobie razem też ocenić przy oględzinach już na miejscu, bo ponownie będzie możliwość wjechania na stację i będziecie sobie Państwo sami mogli sprawdzić, że naprawdę podwozie tej Octavii jest we wzorowym stanie. Klocki i tarcze hamulcowe nie mają jeszcze nawet rantu, klocki są grube. Jeżeli chodzi o opony, to mamy tutaj 225/45/17. Są to opony letnie marki Fulda, mają jeszcze około 70% bieżnika. Wszystkie felgi 4 są ładne, nieporysowane, prezentują się naprawdę w porządku. Kupujący otrzyma ode mnie gratis komplet kół zimowych na stalowych felgach. A teraz czas na badanie powierzchni Skody czujnikiem lakieru. Wirtualne oględziny samochodu nie mogą odbyć się bez jazdy próbnej poza miastem, gdzie Skoda Octavia pokazuje wiele swoich walorów. Skoda Octavia to samochód po prostu mądrze zbudowany. Nie znajdziemy w nim żadnych fajerwerków, ale również nie znajdziemy w nim żadnych minusów. I dlatego ten samochód jest tak szeroko wybierany przez kierowców, przez firmy, przez wszystkich, którzy szukają po prostu sprawdzonej, mocnej, dobrej i prostej technologii. Takiej, która będzie przydatna każdego dnia, która będzie sprawiała codzienną funkcjonalność i radość z użytkowania. Bo Skoda garściami wzięła z Volkswagena tą ich najlepszą technologię i dodała do tego tą czeską funkcjonalność. Oni są w tym po prostu niezastąpieni i dlatego budują samochody, które stają się od razu rynkowym hitem i przeskakują o poziom wyżej, jeżeli chodzi o klasę, w której są wmontowane.
Ta konkretna Skoda Octavia to egzemplarz Ambition, czyli samochód dobrze wyposażony, tutaj Państwu niczego nie będzie brakowało. O przestrzeni i przestronności tego wnętrza nie będę mówił, bo to każdy wie, że w tym samochodzie jest naprawdę wygodnie. Ale na uwagę zasługuje też bardzo dobre spasowanie jakość użytych tutaj materiałów. Nic nie trzeszczy, nie przewiewa, nic nie zaburza naszej jazdy w tym samochodzie. Jest ona pewna i komfortowa. A wyposażenie, jakie mamy w tym aucie, na pewno nam się przyda. Tu jest wszystko pod ręką, wszystko jest czytelne, niczego nie musimy szukać. Mamy do dyspozycji płynnie działającą nawigację, która pokazuje nam też, jaką prędkością w danym obszarze możemy się poruszać. Oczywiście płynnie działający klimatronik, bardzo dobre nagłośnienie, systemy bezpieczeństwa, tempomat, automatyczne światła, są nawet lusterka wsteczne, które są w technologii fotochromatycznej. Jeżeli zaś chodzi o samoprowadzenie Skody Octavii, to powiem szczerze, że ona doskonale tłumi nierówności, izoluje kierowcę i pasażerów od jakichś niepotrzebnych dźwięków z zewnątrz. Układ kierowniczy jest także precyzyjny. Ten samochód jest doskonale po prostu zbudowany po to, aby właśnie pokonywać te nasze środkowo-europejskie drogi. Ale również na autostradzie pokazuje swoje walory, bo przy wyższych prędkościach jest też w samochodzie cicho i przyjemnie. Pewność jazdy tym samochodem to jego zdecydowany atut. Ale ten konkretny egzemplarz to także stopień dbałości właściciela o to, jak ten samochód się prezentuje na zewnątrz, jak w środku, jak wygląda od strony technicznej. Tutaj zdecydowanie nie będziemy mieli żadnych uwag. Samochód jest na bieżąco doglądany, pielęgnowany i wszystkie wymiany, które mam tutaj odnotowane, które Państwu pokazywałem, są wykonywane w terminie. Więc Państwa nie czekają żadne dodatkowe wydatki, jeżeli chodzi o ten samochód. A jazda próbna tym samochodem przekona Państwa o tym, że jest on w doskonałym, wzorowym stanie. Atutem tego konkretnego egzemplarza jest także oczywiście silnik, bo to jest to, co jest chyba najważniejsze, co daje nam pełne poczucie kontroli i bezpieczeństwa. 2 litry TDI i te parametry, o których już mówiłem. Ponad 216 km na godzinę prędkości maksymalnej, proszę Państwa, 8,5 sekundy do setki i to wszystko może zrobić ten rodzinny kombiak. No to są niesamowite parametry i one bezpośrednio też wpływają na to, że kierowca czuje się bezpiecznie w trakcie wyprzedzania, bo tutaj naprawdę tej mocy nie brakuje i zobaczcie, delikatne wciśnięcie gazu powoduje, że ten samochód natychmiastowo przyspiesza, on naprawdę nie czeka, reakcja jest bezpośrednia i natychmiastowa. I to jest naprawdę cenne, bo daje nam właśnie to, o czym wcześniej mówiłem, czyli to poczucie pewności, że w każdych warunkach będziemy mogli czuć się bezpiecznie. Ale ta moc może być również przełożona na minimalne spalanie, bo gdy delikatnie operujemy gazem, to zobaczcie Państwo, możemy sobie spokojnie pozwolić na zejście poniżej 4 litrów na 100 km. Oczywiście ta jazda wtedy nie będzie dynamiczna, ale jeżeli ktoś chce jeździć ekonomicznie, chce zrobić 1300 albo i ponad kilometrów na tym jednym baku, który ma 50 litrów paliwa, no to jest tutaj to jak najbardziej możliwe. Także jeżeli ktoś lubi jeździć ekonomicznie, to ta Skoda jest idealna. Jeżeli ktoś lubi jeździć dynamicznie, też się sprawdzi. Więc uniwersalizm i wszechstronność tego modelu jest naprawdę na wysokim poziomie. To rodzinne kombi potrafi zaskoczyć i jednocześnie wtłoczyć w kierowcę adrenalinę. Bądź bezpieczny, wyprzedzaj kiedy potrzeba, korzystaj z mocy i ciesz się każdym kilometrem w tylko sobie znanym wykonaniu. Siła i moc, tu ją masz w zasięgu. Teraz jeszcze omówię niektóre funkcje i wyposażenie tej Skody. Oczywiście w tylnej kanapie znajdziemy uchwyty ISOFIX dla fotelików dziecięcych, podłokietnik, w którym znajdziemy uchwyty na napoje. Przejdźmy do przedniej części. Tu jest podłokietnik dla kierowcy, który ma również taki dosyć pojemny schowek. Podłokietnik ten jest fajny, bo jest dodatkowo regulowany na wysokość i poziomo.
więc każdy sobie tutaj odpowiednio go będzie mógł wyregulować. Uchwyty na kubki, gniazdo zasilania, oczywiście lewarek skrzyni biegów i za lewarkiem znajdujemy przyciski. I tutaj mamy przyciski do otwierania, zamykania samochodu, przycisk systemu start-stop i włącznik czujników parkowania. Zawsze właśnie po włączeniu wstecznego biegu uruchomią nam się czujniki parkowania. Ja w tej chwili jestem w garażu, więc z każdej strony mam ścianę. Tak to mniej więcej wygląda. Gdybyśmy skręcali samochodem, no to również będziemy widzieć promień naszego skrętu i czy ewentualnie nie bylibyśmy na linii jakiejś kolizji w trakcie parkowania. Powyżej znajdziemy gniazda USB oraz AUX. Panel klimatronika. Klimatronik jest w tej Skodzie dwustrefowy. Dla każdej ze stref możemy sobie oddzielnie wyregulować temperaturę bądź ją zsynchronizować z kierowcą. Możemy również manualnie zmienić kierunek nadmuchu oraz oczywiście siłę nadmuchu, bądź skorzystać właśnie z trybu automatycznego. Tutaj także będziemy mieli ogrzewanie tylnej szyby i nadmuch na szybę przednią. Po wejściu do menu klimatronika będziemy mieli jeszcze dodatkowe ustawienia, które będziemy mogli zaobserwować na wyświetlaczu centralnym. Przejdźmy teraz do zestawu multimedialnego, więc po lewej i po prawej stronie znajdują się przyciski. Wiadomo, są one opisane, więc tutaj nie ma żadnego problemu ze znalezieniem konkretnej funkcji. Ja tylko pokażę w skrócie, jak to wygląda w użytkowaniu. Więc jesteśmy w radiu, wejdźmy sobie do media, czyli mam tutaj połączony smartfon bezprzewodowo za pomocą połączenia Bluetooth i w momencie, kiedy będziemy chcieli sobie odsłuchiwać jakiejś muzyki, to możemy to zrobić bezpośrednio ze smartfona. Ja sobie tutaj włączę. OK, i już widzimy na wyświetlaczu, że odsłuchujemy jakąś tam wybraną przez siebie piosenkę. Nie chcę Państwa zapraszać na koncert, ale chciałbym pokazać, że w trakcie odtwarzania, nawet z maksymalną głośnością, głośniki Skody nie charczą. Naprawdę muzyka odtwarzana jest bardzo poprawnie i bardzo ładnie. Zresztą jest tutaj pełen zakres głośników, więc wszystko to ze sobą się komponuje i stwarza dobry odbiór. Wejście do telefonu również, czyli mamy kontakty, SMS-y, wszystkie połączenia możemy wykonać bezpośrednio poprzez ten zestaw multimedialny, poprzez dotykowy ekran. Tutaj mamy Voice, czyli tak zwany system głosowej obsługi i ona działa również po polsku, więc nie ma problemu, możemy sobie tutaj po polsku sterować całym tym systemem. Wprowadź adres. Podaj kompletny adres, zaczynając od nazwy miejscowości. No i tutaj możemy sobie wybrać głosowo adres, jaki chcemy i nawigacja będzie nas kierowała zgodnie z tym, co jej podamy głosowo. Dobrze. Oczywiście możemy te wszystkie ustawienia nawigacyjne też wykonać ręcznie. Ważne jest to, że ta nawigacja zawiera wszystkie mapy całej Europy, jest naprawdę dokładna, płynna, sprawdza się w codziennym użytkowaniu zdecydowanie, można z niej śmiało korzystać. Ustawianie celu, jeżeli chodzi o dotykowo, też jest naprawdę bardzo tutaj prosto. Wybieramy sobie kraj. Oczywiście chcę tylko pokazać, że tych kraj tutaj jest do wyboru troszkę, więc tak jak mówiłem, jest cała Europa, jest oczywiście też i Polska. Także dalej miejscowość i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy nam nawigacja zaczyna nas prowadzić do celu. Tutaj mamy status samochodu i widzimy, że nie ma żadnych błędów, nie ma żadnych wpisów, więc wszystko jest w porządku z autem. Sobie pod siebie ustawiamy oświetlenie, czy asystentów, czy parkowanie, inne rzeczy. Wszystko jest naprawdę proste, bo jest zdecydowanie proste, dlatego że jest po polsku, więc nie będzie z tym też problemu. Wejście do menu, mamy Smart Link, Media, Comment,
obrazy, dźwięki. Tutaj w tym zestawie znajdziemy właśnie Smart Link, czyli po odblokowaniu, po podłączeniu smartfona będziemy mieli dostęp do aplikacji bezpośrednio, które są w smartfonie, więc to też bardzo przydatna, funkcjonalna sprawa. Kierownica w Skodzie jest oczywiście wielofunkcyjna. Po prawej jej stronie znajdziemy przyciski do sterowania, czy przykładowo telefonem, czy komputerem pokładowym. Przekręcając tutaj sobie ten przekrętasek, możemy sobie różne funkcje wybierać. Czy to dane, czy samochód, czy telefon. Bardzo intuicyjnie tu się to wszystko obsługuje i prosto. Kto ma Skodę, to doskonale wie, że niczego tutaj szukać nie trzeba. Po lewej stronie przyciski do multimediów, do podgłaszania głośności, do właśnie obsługi głosowej. Po wciśnięciu tego przycisku wracamy do tego, co wcześniej, czyli głosowo możemy po wciśnięciu obsługiwać auto. Dalej znajdziemy manetkę do świateł, oczywiście długie, krótkie, tempomat, regulator prędkości. Tutaj jest oczywiście włącznik do świateł, światła są automatyczne dzienne, po zmroku zapalają się światła mijania. Tutaj także mamy regulację reflektorów oraz możemy sobie po wyciągnięciu tego przekrętasa włączyć halogeny przednie i światło przeciwmgielne tylne. Wszystkie szyby są cztery elektryczne. Lusterka sterujemy za pomocą tego pokrętła, czy to lewe, czy prawe lusterko, podgrzewanie lusterek i lusterka są również elektrycznie składane, więc też funkcja przydatna, jeżeli ktoś po prostu ma wąski garaż i potrzebuje sobie tych lusterek złożyć. Tak jak już wcześniej mówiłem, wszystkie lusterka są fotochromatyczne, wsteczne także, słoneczka są z lusterkami. Schowek główny podświetlony, klimatyzowany z możliwością wyłączenia airbagu dla pasażera, jeżeli przewozimy dziecko na przednim foteliku. Są też wejścia na karty pamięci, także funkcjonalność tego samochodu jest zgodna z tym, co Skoda zawsze oferuje, a oferuje po prostu tą funkcjonalność na wyciągnięcie ręki. Kiedy wciśniemy otwieranie na pilocie przy tym, kiedy auto jest zamknięte, a przekrętas jest na auto, no to wtedy będziemy mieli funkcję prowadzenia do domu za pomocą świateł. Trwa to 10 sekund, jest teraz tak to ustawione, można sobie oczywiście ten czas przedłużyć. Widać również światełko pod lusterkiem. Ale proszę Państwa, to już byłoby na tyle. Dziękuję Wam za uwagę, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten film pozwolił Państwu bliżej zapoznać się z oferowaną przeze mnie Skodą i że dzięki niemu bez wychodzenia z domu, we własnym domu, we własnym ulubionym fotelu, czy gdzie tam lubicie po prostu spędzać czas oglądając filmy, mogliście zobaczyć więcej. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś sugestie, co można byłoby jeszcze w takich filmach pokazać, co zrobić, no to bardzo proszę o komentarze. Robię te filmy niespełna pół roku, więc jeszcze cały czas się uczę, co jeszcze można byłoby po prostu więcej pokazać, żebyście mogli zobaczyć, po jaki samochód ewentualnie jedziecie. Wiem, że nieraz to jest 500, 600, 400 km drogi do mnie, więc warto, żebyście zobaczyli po prostu na miejscu dokładnie to samo, co widzicie na tym filmie czy na zdjęciach z ogłoszenia. Myślę, że to jest taka podstawowa, ważna uczciwość, żeby towar czy samochód, po którym jesteście zainteresowani, był po prostu zgodny z tym, co widzicie. Pozdrawiam, dziękuję bardzo i wkrótce oczywiście prezentacja kolejnego sprowadzonego samochodu, gdyż ostatnio udaje mi się kupić około 4-5 samochodów w tygodniu, więc no i będzie co pokazywać.